W miniony piątek w miasteczku galicyjskim został podpisany list intencyjny w sprawie budowy połączenia drogowego między drogą krajową 87 a drogą wojewódzką 969. Jego sygnatariuszami są marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, wójtowie Chełmca Bernard Stawiarski i Podegrodzia Stanisław Banach. Całość inwestycji, czyli budowa połączenia drogowego wraz z trzecim mostem na Dunajcu oraz wykup gruntów, pochłonie około ćwierć miliarda złotych. Jeżeli uda nam się do 2025 roku zrealizować tą inwestycję, a takie są plany, to jak sądzę, na długi czas, w długiej perspektywie problemy komunikacyjne dojazdu do stolicy regionu nowosądeckiego, miasta Nowego Sącza, będą uregulowane. Budowa drogi wraz z trzecim mostem na Dunajcu to jedna z najważniejszych inwestycji dla miasta i dla całej Sądecczyzny. Pozwoli między innymi na odkorkowanie ulicy Węgierskiej, którą według informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przejeżdża dziennie około 25 tysięcy samochodów. A to dane z 2016 roku. Startujemy z inwestycją, która jest jedną z kluczowych inwestycji nie tylko dla Nowego Sącza, ale dla całego regionu. To rozwiązanie komunikacyjne, które ma odkorkować wylot na południe z Nowego Sącza, między innymi odkorkowanie ulicy Węgierskiej. Jestem przekonany, że to rozwiązanie, ten wariant, który został przyjęty, skutecznie doprowadzi do tego, że mieszkańcy całego regionu odetchną z ulgą. Co ważne, podpisany w piątek przez cztery samorządy list intencyjny porusza kwestie dotyczące środków finansowych. Lwią ich część deklaruje pokryć województwo małopolskie. Mowa o 170 milionach złotych. Powstanie drogi i mostu ma, o czym przekonywał wójt Podegrodzia Stanisław Banach, nie tylko aspekt komunikacyjny. To także nowa szansa dla rozwoju przedsiębiorczości i turystyki. Inwestycja, która się rodzi, będzie, myślę, takim dopełnieniem i równocześnie zachętą do rozwoju przedsiębiorczości na terenach Sądecczyzny, dla turystów zachęceniem w celu szybszego, łatwiejszego pokonania trasy i dla mieszkańców również codziennie korzystających z tych dróg formą ułatwienia w dojeździe do pracy tudzież innych zajęciach. Zadowolenia z porozumienia pomiędzy czterema samorządami nie kryje też wójt Chełmca Bernard Stawiarski. Podkreślał on w swojej wypowiedzi, że inwestycja to fragment forsowanej przez niego od lat budowy drogi wzdłuż wałów Dunajca. Ja zawsze byłem orędownikiem tej drogi właśnie po drugiej stronie Dunajca. Jest to, jeżeli to zostanie wybudowane, jest to dodatkowy fragment całego przebiegu tej drogi, o której tu już mówię od parunastu lat. To jest, chodzi o drogę wzdłuż wałów po stronie tutaj Chełmca, Heleny i znaczy Heleny, chodzi mi tutaj przed torami i dalej idąc w stronę mostu północnego. Wariant przebiegu drogi został ostatecznie ustalony. Gminy zobowiązały się, że w latach 2024-2025 wykupią niezbędne dla inwestycji grunty i wypłacą stosowne odszkodowania.